Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam Was na film o grubościówce Cormac PT310. Zapraszam do oglądania. Dobrałem sobie odpowiednią pozycję do mówienia. Na wstępie omówię kilka parametrów technicznych tego urządzenia. Jest to część dla mnie zazwyczaj najbardziej nudna, niekoniecznie dla Was, dlatego postaram się to skrócić ze względu na siebie do konkretnego minimum. Boże, powiem jeszcze czemu najbardziej nudna. Każdy, jak wyszukuje sobie coś o jakimś narzędziu, już ma zarys, jak to narzędzie, jakie ma parametry, wszystkie jakby jego statystyki, współczynniki, wszystko ma już sobie, że tak powiem, przygotowane, w głowie poukładane, rozważył już pewne rzeczy i już wyszukuje opinii, więc wszystkie parametry już zna. Ale do rzeczy. PT310, nazwa 310 sugeruje i wskazuje na szerokość strugania. I owszem, na górze mamy 310 mm, 31 cm. Na grubościówce mamy już tych milimetrów 308, 2 mm mniej. Należy o tym pamiętać, żeby się nie zdziwić, jeżeli ktoś chciałby na styk 310 coś strugać, aczkolwiek wiem, że raczej chyba nikt takiej rzeczy nie będzie robił. Narzędzie ma, to moje jest na siłę. Chyba tej 310 nie ma nawet już na 230, tak mi się wydaje. Ona jest na siłę 400 V. 3, tu się posiłkuję trochę tabliczką znamionową, 3 kW silnik. Maksymalne struganie na wyrówniarce tu jest napisane 3 mm, na grubościówce 4 mm. Nigdy nie strugałem tak dużych, tak grubo. Nie wyobrażam sobie strugać na tej maszynie 20-30 cm kawałka szerokości na grubość 4 mm. Tak samo na wyrówniarce korzystałem już do podcinania z maksymalnej głębokości urządzenia, ale na grubościówce nie. Nie wyobrażam sobie zresztą, żeby ona w ogóle miała jakkolwiek sensownie pociągnąć na przykład dębinę czy jakiś inny taki twardy materiał na 4 mm. Nie próbowałem, raczej nie będę próbował, żeby przez przypadek jej nie wykończyć. Te dane techniczne myślę, że mam opękane. 400 V, siła 310 mm, 3-4 mm. Posuw jeszcze tutaj mamy zapisane. Posuw jest to 7 metrów na minutę, jakby to kogoś bardzo mocno interesowało. Teraz może przejdźmy już do drugiej części. Jeszcze takie wtrącenie zrobię, czemu jakby rozważyłem tutaj zakup tej maszyny. Nie jest to ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Maszynę zakupiłem za swoje własne pieniądze, tak żeby sobie ktoś nie myślał, że tutaj przez to, że ktoś mi coś tam gdzieś obiecał, to ja ten film nagrałem i się może pozytywnie, może negatywnie o tej maszynie wypowiem. Nie. Jest to zakup z własnych funduszy, tak? Nikt mi za to nic nie ma. Także czemu wybrałem Cormaca? No, miałem już wcześniej strugarkę tą wąską, niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Cormaca, byłem z niej bardzo zadowolony, więc stwierdziłem, że tutaj jakby też pójdę w tym kierunku i kupię od tego producenta grubościówkę. I oprócz tego mam jeszcze tutaj poza kadrem piłę, taką małą pilarkę formatową, o której też pewnie nagram film. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to nagram go szybciej. Jeżeli nikt nie będzie żadnych komentarzy na ten temat, to nagram go, jak przyjdzie odpowiednia chwila. Teraz tak, czemu wybrałem to? No to już mówiłem, jeżeli chodzi o samą markę, byłem zadowolony, więc jakby tutaj z samą opinią wydaną przez samego siebie się sugerowałem. Następna rzecz, czemu wybrałem akurat taki model? 310 mm, ja robię teraz dość dużo desek do krojenia do 30 cm, więc jest to dla mnie bardzo pomocne, że mogę sobie od razu jakby taką deskę wyrównać, przestrugać, nie muszę tam kombinować, nie muszę planować innymi urządzeniami, tylko od razu sobie na takiej szerokości pracuję. Jeżeli komuś taka szerokość nie jest potrzebna, to wiadomo, no tutaj jest dowolność, jeżeli ktoś będzie potrzebował coś węższego, kupi sobie coś węższego. Dla mnie to 31 cm, 30 cm jest optymalne.
Co mnie jeszcze przekonało. Mam tutaj blat, blat cały, znaczy blat, może nie tyle blat, bo blaty są dwa, podawczy i odbiorczy, co cała konstrukcja tych dwóch blatów jest jakby na jednej, jest to jedna konstrukcja. Nie jest tutaj nic rozdzielane, nic na, jak musimy przezbroić maszynę z wyrówniarki na grubościówkę, nie musimy tworzyć tego takiego motyla, jakby otwieranego z jednej strony. Nie musimy ściągać przykładnicy. Przykładnica jest zamontowana na stałe do tej konstrukcji blatów. Blaty, bardzo prosta sprawa, po prostu odblokowujemy, podnosimy i korzystamy już z grubościówki. Co było dla mnie też bardzo ważne, żeby po przezbrojeniu korzystać z urządzenia z tej samej strony. Żeby nie było na przykład tak, że jak jesteśmy na wyrówniarce, stoimy tu, gdzie ja teraz siedzę i jedziemy w tą stronę, a w momencie, kiedy musimy korzystać z grubościówki, na przykład zrobimy tego motylka, otworzymy, musimy korzystać z tamtej strony urządzenia. Było to u mnie niedopuszczalne i myślę, że w większości warsztatów też jest coś takiego niedopuszczalne. Spotkałem się już z takimi konstrukcjami, że właśnie na wyrówniarce korzystamy z tej strony, na grubościówce korzystamy z tamtej strony. Dla mnie to było w ogóle... nie ma takiej możliwości. Już jak kupiłem... Zresztą ogólnie większość tych takich tanich, stosunkowo tanich maszyn jest to jedna i ta sama praktycznie konstrukcja. Jak się przyjrzycie, one się różnią jakimiś tam niuansami, takimi pierdółkami, kolorem. To są bardzo podobne konstrukcje. Wszystkie są, no nie wiem, wykonane na jedno kopyto. Podejrzewam, że może w jednej tej samej w chińskiej fabryce, nie wiem. Tak podejrzewam. Już jak ją kupiłem, spotkałem się z opinią, gdzieś tam ktoś mi napisał, kolega, napisał mi, że spędzę jakby dużo czasu na ustawianiu tej maszyny, na ustawianiu blatów. I owszem, pierwszy raz jak się to robi, może nie pierwszy raz, pierwsze 15-20 minut, żeby się obeznać z samym tym ustawieniem, jest faktycznie kłopotliwe, czasochłonne, aczkolwiek samo ustawienie blatu, to jest regulacja na kilku śrubach. Dwie śruby na każdy blat podawczy i odbiorczy. Będę mówił tylko na jednej stronie. Dwie śruby tutaj z przodu i trzy śruby z tyłu. Tymi śrubami naprawdę reguluje się, to są bodajże tam, nie wiem, dwunastki, nie pamiętam już teraz. Reguluje się tak, że musimy mieć trzynastki, dwa klucze, najlepiej oczkowe, takie same. Przykładamy obydwa, jedną luzujemy, przykręcamy drugą dosłownie o, nie wiem, no pół centymetra to może być nawet za dużo, w zależności jaka jest nierówność tego blatu. Dosłownie odrobinkę i dokręcamy tą z powrotem dolną śrubę i temat mamy praktycznie załatwiony. Nie ma tutaj kręcenia, nie wiem, pół obrotu, jedna czwarta obrotu. To są dosłownie tak minimalne rzeczy, no chyba, że przyjechała maszyna do nas już bardzo mocno źle jakby rozregulowana. Ale nie wydaje mi się, żeby jakby producent, dystrybutor, myślę, że może lepiej, że tak by pasowało, dystrybutor tych narzędzi, maszyn, żeby dopuścił do tego, żeby te maszyny przyjechały bardzo mocno rozregulowane. U mnie blaciki były dosłownie minimalnie do poprawy, co też sobie poprawiłem, zajęło mi to 2 godziny razem z ustawianiem noży, ponieważ jeden nóż miałem za wysoko. I teraz tak, na co zwrócić uwagę przy tym ustawieniu? To, co mówiłem, że te minimalne obroty śrub to jedno. Do ustawiania noży dostajemy od producenta takie cudo. Powiem wam szczerze, ni cholery nie mogłem nic z tym zrobić. Ale może to jest po prostu przez to, że ja jestem lewy, no to jest bardzo prawdopodobne. Ale producent dał też o coś takiego. Ci, którzy mieli DeWalta, gdzie ta ostrość? O, jest. Ci, którzy mieli albo widzieli klucze do wstawiania DeWalta, już poznają, co to jest. To jest taki kluczyk do ustawiania noży. Tym dużo szybciej poszło niż tymi kluczykami, tymi, nie wiem co to jest magnetyczny,
przyrząd do stawiania noży i strugarek. Magnetyczny. No i nie potrafiłem tym sobie poradzić. Może jestem lewy, może to ten przyrząd jest kiepski, a może jedno i drugie i się skumulowało i nie dało rady tych zrobić. W każdym razie ten prosty kluczyk bardzo dobrze mi się przysłużył. Ustawianie noży jest też tutaj bardzo proste. Luzujemy wszystkie śruby na te dociskowe, na tej płycie, na taki listek dociskowy jest noża. Luzujemy też dosłownie o minimalnie, żeby ten nóż był już ruchomy, ale żeby się nie bujał na boki. I przykładając ten nóż, tam są dwie śrubki, którymi po prostu wypychamy nóż albo chowamy nóż. Dwie śrubeczki, ustawiamy nóż i po temacie. Dokręcamy z powrotem ten listek dociskowy, dokręcamy i nóż mamy ustawiony. Ważne jest, żeby wszystkie noże... A! Jeszcze powiem o wale. Wał jest trzynożowy. Czemu wziąłem wał trzynożowy, a nie spiralny, to powiem za chwilę. Ale wracając do tematu, ważne jest, żeby wszystkie trzy noże były ustawione dobrze, idealnie, najbliżej ideału, jak to tylko możliwe. Z tego względu, że jak ustawiałem sobie na początku te noże, jeden nóż gdzieś za słabo dokręciłem i on mi się delikatnie obsunął. I w pewnym momencie zaczęło mi po prostu zamiast strugać ładnie, zaczęło mi tworzyć taki prążek poprzeczny na materiale. I kurczę, nie mogłem dojść najpierw przez chwilę do czego to, czemu to tak się dzieje. No, było wszystko ok i nagle zaczyna mi prążkować. I okazało się później właśnie, że jeden z noży mi się delikatnie po całości, te dwie śruby po prostu gdzieś tam nie ustawiłem, źle docisnąłem i on mi się delikatnie obniżył. W sumie to nie wiem czemu, bo on tymi dwiema śrubkami jest cały czas podpierany, ale już mniejsza z tym, obniżył mi się. No, obniżył się niedużo, dosłownie minimalnie i przez to zaczęły mi się prążki tworzyć. Teraz już noże z powrotem ustawiłem sobie do, żeby wszystkie były w jednej płaszczyźnie, na jednej wysokości, tak samo wystające, jak kto woli. I już tego problemu nie ma, ale też noże nie są super twarde, że tak powiem. No i trzeba bardzo uważać z materiałem. Dobrze omieciony, dobrze oczyszczony z piasku, z zanieczyszczeń. No w przeciwnym razie, niestety, ale może nas spotkać takie niemiłe rozczarowanie i porobią nam się delikatne wrzery, wcięcia, ubytki w nożu. Niestety to mnie spotkało i teraz gdzieś tam pojawia mi się taki minimalny pasek na długości. Będę musiał kupić sobie jakieś lepsze noże, gatunkowo, nie wiem, no twardsze, poszukać czegoś. Na razie o tym pamiętam i żeby, nie wiem, czasami po prostu jak ten wrzer mi akurat gdzieś wyjdzie w takim miejscu, że kuje mnie w oczy, to przepuszczam jeszcze raz, a jak nie, jak jest to gdzieś tam takiego, że i tak będzie szlifowane, no to odpuszczam już temat całkowicie. Trzeba o tym niestety w moim przypadku na przykład pamiętać. I teraz jeszcze powiem, czemu kupiłem tutaj ten wał trzynożowy, a nie ten wał spiralny. Powiem wam tak. Oglądając wszystkie filmy na internecie na temat wałów spiralnych, maszyn z wałami spiralnymi, jak się ogląda ten wał spiralny, to on wygląda taki upakowany tymi nożykami, że tam jest od cholery ciut i one się tak zazębiają, że to no jakoś wygląda to tak profesjonalnie. Tu w Cormacu ten wał spiralny był ubogi w ostrza, o tak powiem. Przejrzałem sobie to, przeliczyłem sobie, tam producent wypisał, ile tych noży jest na ten wał. Przeliczyłem sobie to i wychodzi na to, że te noże nie dość, że nie są jakby jeden przy drugim, są w odstępach, to jeszcze są tylko dwa rzędy tych noży. Podejrzewam, że może jest jakoś napęd przeniesiony, żeby jednak to ten wał może szybciej... Może konstrukcyjnie jest to po prostu jakby przystosowane do tego wału spiralnego, nie tak jak tutaj, ale tutaj są trzy noże, które jakby w tym samym czasie, co tam powiedzmy te dwa noże przechodzą, w
tym przechodzą trzy noże. No, nie wiem, jak to jest konstrukcja, czy jest różnica w konstrukcji samego, jakby samego urządzenia, czy nie ma, bo jeżeli nie ma, no to niestety, ale tam chyba dużo mniej razy nóż przelatuje nad materiałem niż w przypadku tego trzynożowego. No i poza tym cena też mnie trochę tutaj... Ja nie jestem takim profesjonalnym użytkownikiem, że muszę mieć tam jakieś feldery i te inne rzeczy. Mi wystarczy ten Cormac, ja jestem z niego ogólnie bardzo zadowolony. Wystarczy mi. Ten wał mnie po prostu nie przekonał. Dobra, ale dość na temat wału i na temat ustawiania, bo myślę, że tutaj jakby większość z Was była ciekawa, jak to tutaj funkcjonuje. I teraz blaty podawcze, jak są ustawione, to są ładnie one są ładnie splanowane, także są ładnie w dwóch równych płaszczyznach. Nie ma tutaj jakichś skoków, blaty nie są wygięte. Co mógłbym się przyczepić, to zarówno blat grubościówki, jak i blaty... Za każdym razem trzeba pamiętać o reglowaniu. Jak nie zareglujemy, to niestety, ale te blaty nie są tak, jak ustawiliśmy. O co chodzi u mnie z tymi blatami? Mogłyby być bardziej, że tak powiem, brzydko wylusterkowane. Mam wrażenie, że one po prostu no, nie są tak śliskie, jak powinny być. W tym urządzeniu, które miałem wcześniej, też Cormaca, ten blat był prawie że na lusterko zrobiony i tam prawie że bez materiału, bez płynu poślizgowego, ten materiał już sam w sobie chciał jakby po tym blacie jechać. Tutaj ten blacik jest taki, no nie wiem jak to powiedzieć, lekko satynowy. I mam wrażenie, że to tak trochę trzeba więcej smarować na tych blatach niż w przypadku na przykład tamtego urządzenia. Przykładnica, bo to też jest ciekawe pewnie dla wielu z Was. Przykładnica aluminiowa, konstrukcja jakby widzieliście, odsuwałem cały blat podawczo-odbiorczy i przykładnica razem z tym blatem się chowała. Pokażę Wam, jak wygląda ustawianie tego. Dwiema śrubkami, wajchami bez problemu przesuwać tę naszą przykładnicę. I powiem szczerze, jak ją przesuniemy... Jak ją przesuniemy i przystawimy, tak będzie miała zawsze to samo ustawienie, które mamy ustawione. Zawsze jest kąt prosty. To jest fajne, że nie trzeba... Dobrze jest sobie od czasu do czasu przy każdym narzędziu sprawdzić, czy ten kąt dalej mam zachowany, ale to jest fajne, że nawet jak sobie o tym zapomniemy, to jest tutaj ustawione. Ta przykładnica, to wszystko jest tutaj na tyle sztywne, że jak już mamy ustawiony ten kąt prosty, to wszystko tutaj ładnie nam się trzyma i nie musimy tego kontrolować. Dobrze jest, jak sobie kontrolujemy co jakiś czas, ale dobrze jest pamiętać też, że mamy to ładnie ustawione. Tutaj nie ma żadnych luzów ani z jednej, ani z drugiej strony. Musicie mi wierzyć na słowo. W przypadku, jak strugam krawędzie wyrównuję, to strugam sobie tak mniej więcej od połowy w moją stronę. Jak strugam sobie płaszczyzny, to różnie. Mam odsunięte, jak mam szersze, to no różnie. Tak, żeby starać się jak mniej więcej równo te noże zużywać. I myślę, że to tyle na temat przykładnicy. To jest jedna przykładnica. Jest ona dość sztywna, jest to aluminium chyba, ameliniowa przykładnica, ale jest fajna, sztywna.
prosta, przede wszystkim najważniejsze jest prosta. Jedyne co mogłoby się przyczepić tu i do przykładnicy, i do regulacji wysokości blatu, to to, że te pokrętła, wszystkie, które tu są zastosowane, nie widzicie, o, ale takie o, pokrętło zwykłe, te pokrętła mogły być takie jak, że po prostu wajcha, żeby była. Nie pokrętło, tylko wajcha. Ja sobie wymienię te pokrętła na wajchy. Po prostu sobie wymienię. Myślę, że to tyle. A! Jedna rzecz. Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Włączanie urządzenia jest tu. Z przodu. Tak? Pracujemy, włączamy. I zazwyczaj, zawsze, przeważnie w takich urządzeniach jest włącznik awaryjny, bezpieczeństwa. Na przykład, żeby uderzyć kolanem, nie wiem, cokolwiek, grzybkiem uderzyć, cokolwiek, tak? Wyłącznik awaryjny. I tutaj też jest taki wyłącznik awaryjny. Ale niestety jest on tu. Z tyłu, o tu. Bez sensu. Nie rozumiem tego za bardzo. Bo nawet w momencie, kiedy mamy przezbrojone na grubościówkę, to podając materiał z tej strony, no ale jakbyś jakiś gruby materiał, nie wiem, szeroki, co, i nam się zatrzymało tu, to jest wtedy oczywiście w takiej pozycji. Coś nam się tutaj zatrzyma, to musimy tu szukać tego wyłącznika. Bez sensu. Czemu to nie jest zrobione tu? No mi się jeszcze nie zdarzyło musieć korzystać z tego, ale nie wiem. Nie wiem, niezrozumiałe to jest dla mnie. Nie znam się. Nie rozumiem. No. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. To teraz lekkie, małe, drobne, skromne podsumowanie. Ja osobiście z urządzenia jestem zadowolony. Należy pamiętać o jego o tym, że trzeba ustawiać niektóre rzeczy, że trzeba ustawić te blaty. Pamiętać o tych dobrze, żeby noże zablokować, ale takie rzeczy trzeba, to wszystko trzeba też w innych narzędziach, maszynach robić. To nie to, że tylko tu w przypadku tej jednej, o, nagle mamy tyle rzeczy do roboty. Nie. Po prostu należy o tym pamiętać. Tak samo tu, może w tych takich bardziej profesjonalnych, droższych maszynach, tam jest tylko tak, że przywożą, stawiają, robimy, nic nie musimy regulować i to już zawsze wszystko funkcjonuje. Fajnie, ale cena też jest inna. Także ja osobiście jestem zadowolony i teraz, jeżeli miałbym kupić ją jeszcze raz, wiedząc, że tam trzeba ustawiać niektóre rzeczy i coś tam patrzeć, czy jest prosto, czy nie, myślę, że i tak bym zainwestował. Patrząc na zdjęcia bliźniaczych maszyn, nie zauważyłem, żeby któraś miała lustrzane blaty, więc myślę, że to jest taka przypadłość wszystkich tych urządzeń. Może się kiedyś pokuszę o przejechanie jakimś papierem, tam 2000 czy coś, czy tam jakimś innym, ale nie wiem, no płyn poślizgowy mam kupiony, i tak stosuję, także myślę, że chyba nie będzie problemu z dopieszczaniem tych blatów. Jedyne co, to wymienię sobie te rączki, bo jednak jest to niewygodne. Ta wajcha, ten pokrętło jest na tyle małe, że jest po prostu niewygodne w użytkowaniu. Jak chcemy, a poza tym aby zmienić wysokość położenia tego blatu, nie trzeba robić nie wiadomo ile obrotów. To jest obrót o tyle. I już możemy. I z powrotem o tyle. O, przepraszam. O. I już nam się wszystko trzyma. To jest w sumie 1/4 obrotu. No nie, nawet nie pół. 1/4 obrotu i już nam się wszystko trzyma. Ja jestem zadowolony. Nie miałem na celu Cię przekonywać, ani Cię zniechęcać, ale myślę, że coś tam każdy dla siebie, Ty, drogi widzu, wyciągniesz.
Ja już będę kończył ten długi, przynudny wywód. Zapraszam na resztę, na następne materiały, na poprzednie materiały. Zajrzyj, obejrzyj coś więcej, zasubskrybuj, polub. O tym też nagram coś. Teraz już się z Tobą żegnam. Na razie, cześć. Już nie pamiętam, kiedy tyle ciurkiem p***ałem. Znaczy, gadałem. I'm not.